Cześć, witajcie. Dzień dobry, z tej strony Grid79. Wczoraj miał wpaść filmik z czwartej fazy ekspedycji, no ale niestety po ostatnim patchu bugi mnie pokonały. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. W dniu wczorajszym wszystko działało ok, do momentu, dopóki w kosmosie nie spotkałem Atlasa. Rozłączyło mi pada, restart gry nie pomógł, musiałem zrestartować kompa, wczytałem save'a, fajnie się pojawiłem w momencie, kiedy wyszedłem w kosmosie i co? I pad nie działał dalej. A że naprawdę nie miałem siły walczyć z tym, jako że byłem po nocce, po prostu się poddałem. Dzisiaj robimy drugie podejście, no jeżeli skończy się to tak samo, po prostu przerzucę się na klawiaturę i mychę, przynajmniej trochę moja celność się poprawi. Jak widzicie, baza rośnie. Jeżeli zaczynacie ekspedycję, jest ona na pierwszej planecie, będziecie potrzebować leczenia. To jest tutaj. Myślałem, że zgubiłem już je. Właśnie, a propos bugów. Co do apteczki. Nie będzie wam działała na zwykłych ścianach. Tak jak tutaj, nawet jeżeli gdzieś tam obok podłączycie lampę, jakieś źródło prądu, cokolwiek, i tak wam to nie zatrybi. Musicie postawić gotowy moduł bazy, podpiąć go do prądu, dopiero na nim zamontować apteczkę i wtedy będzie wszystko cacy, jak widzicie. Jeżeli komuś się nie podoba jego facja, ta zmianę wyglądu też macie. Rafinatorek, jeżeli byście potrzebowali punkt zapisu, sklepik, korzystajcie do woli. No dobra, tyle ze wstępu. A, jeszcze tylko jedna rzecz może. Wziąłem sobie jako egzopojazd Minotaura, ponieważ no, warunki na planetach coraz mniej ciekawe są, a Minotaur jako jedyny jest na starcie wyposażony w jednostkę ochrony przed zagrożeniami, czyli w razie będzie trująco czy radioaktywnie, zawsze będzie można spierniczyć do egzopojazdu. Zwłaszcza, że w całym systemie na spokojnie go sobie mogę przyzwać, ponieważ no chodź, postawiliśmy sobie satelity. No i teraz chwila prawdy. Jak wszedłem w cruza w kosmosie, to mi wydupczyło pada. Zobaczymy, czy będzie tak samo. Nie to, żebym był jakimś wielkim zwolennikiem padów, zwłaszcza na PC-cie. Ale tutaj jest po prostu kwestia wygody, tak? Można się fajnie gipnąć na wyrku i nie łamać sobie pleców przy biurku. Jeżeli w dobre miejsce polecę, bo strasznie coś skacze mi tu. Może zdecydować, na co się namierzyć. A nie, oczopląsów można dostać od tych skaczących literek. Jedno, jeżeli coś spotkamy podczas cruza, tak jak teraz lecimy,
nie zatrzymuje się, pierniczę, nie zatrzymuje się. Chcę sobie grać wygodnie na padzie. Takie jedno pytanie, jakbyście mogli napisać. Czy wy też zaczynaliście z transportowcami, czy dostaliście jakieś ciekawsze statki? Przecież tą balią to można umrzeć ze starości, nim gdziekolwiek się doleci. Też jestem po nocce, jest godzina 9:30. Dzięki temu wróciłem do domu, dopiero usiadłem do nagrywania. Także jeżeli bym robił jakieś głupie błędy, wybaczcie. Znajdźmy pion. Jeżeli jakieś głupie błędy będę odwalał, wybaczcie. Moje nieogarnięcie, ale... Ej, różne statki. Widzieliście? Tylko ja dostałem takiego shitheada. Goddammit. Co prawda tamten też ma transportowy, ale chociaż fajniejszy. Nie to pudło, co ja. Ty minuś mnie zestresował. Aż tak dobrze, że good lucka potrzebuję. Fizycznie się tak spapranie czuję ostatnio. Się stare rany wojenne odzywają. Łapą prawie ruszyć nie mogę. Ani ty. Osobiste pole siłowe, no zajebiście, które jeżeli... To jest do kombinezonu, to raczej nigdzie tego nie upchnę, nie? Mógłbym ten rafinator wywalić, bo jest mi on potrzebny jak świnie siodło na chwilę obecną. A nie, to jest do multinarzędzia. No dobrze. Skoro nam dali, to coś czuję, że się nam to przyda. Karmelizowany koszmar. Zachęcające jak diabł do siedzenia, co? Coś ciekawego jeszcze? Nie, same lądowiska są.
Czemu mi się współrzędne zmienił? Widzieliście? Było 7 coś? Czy to pokazuje moje aktualne współrzędne? No nie. O co tu kamat? Help. W ogóle znowu jakaś z tyłka planeta, nie? Gdzie więcej jest górek niż czegokolwiek innego. Ja w sumie myślałem, że właśnie ja daleko mam, bo tak sobie lecę. 10 minut. Mam raz, bo lecimy w kosmos, zawsze będzie szybciej. Coś chciałem powiedzieć i mi uciekło. Jest możliwość, nie wiem czy już o tym mówiłem, na pewno o tym myślałem. Pewnie gdzieś tam chyba jeszcze za tą skałą, co czy nie? No tu chyba nam nie każą, co? Wylądować. Ciekawe, czy można zdobyć jakiś inny statek tutaj. No bez jaj, naprawdę mam się na tej skale zatrzymać? Czymś to... O shit! O shit. Tu duże robale są. Powiedziałbym, że miejsce fajne, ale nie. No ni cholerci mi się tu nie podoba. Chociaż... Nie wiem, co się dzieje, ale odniosłem wrażenie, że po ostatnim parku to zaczęło działać. To zaczęło działać raczej słabo. Może jeszcze nie tragicznie, ale wymagania chyba rosną, czas się będzie przesiąść na jakiegoś lepszego kompa. Jak tylko jakiś bank obrobię, albo... Tak, co tu mamy? Miło zapisu. Jak tylko jakiś bank obrobię, albo wygram w totolotka, w którego raczej nie wygram, bo nie gram. Strażnik. Ale tu nie było, nie? Agresywnych. Już zwiedzam tylko sobie tu. Spadaj, gościu. Gdzie mam iść? Jednostek, czyli w sumie nie aż tak daleko. Ale mnie kurna zestresował. O menda.
Ej, tego pleciora bym chciał. O fuck, gościu, co żeś ty z... Ochrona przed temperaturą? A, czyli zimno mamy. Chodź tu, gościu. E! Jemuś, nie uciekaj. Szczyt trafiło. Fuck. Hello. Dzień dobry. To może moje marzenie, ale... W ogóle gdzieś mi minotaura wcięło, nie? O co tu w ogóle chodzi? Ziomuś! Chodź, zobaczymy, czego od nas chcą. Pora zaletek z pojazdu, można w nim odpocząć. Zbuduj bazę. Moździerz paraliżują. Moździerz, pamiętam, był całkiem fajny do walki ze strażnikami. Kurde, nie zwróciłem uwagi, ile ulepszeń dostaniemy. Bazę, także przydałoby się wezwać statek. Statek by było dobrze wezwać, zanim przejmiemy ten. Stań sobie gdzieś tutaj i nie przeszkadzaj. Cię mógł prosić. Dziękuję.
to tak, to się zdecydowanie przyda. Wrócimy do naszego minionka. Znaczy, nie żebym narzekał, nie? Fajnie, że na nity wpadły, ale... Ej, ziomuś! Nity zawsze w cenie, tylko że no myślałem, że może jakaś technologia albo coś wpadnie. Inna fajna sprawa, jeśli chodzi o Minotaura. Jako jedyny pojazd szlaja się za wami, więc nie musicie się martwić przywoływaniem czy czymś takim. Możecie z niego sobie zrobić taki chodzący magazyn i jest gitara. Gida wolność. O, fuck. Czy wy to widzicie? Co no, wydaje mi się, że i tak się opłaca. To prawda, oba są C, ale najwyżej będziemy go naprawiać, nie? Gdzie ja mam tą bazę założyć? Mogę tutaj? Metal chromatyczny i czysty feryt. Powinienem mieć to na statku, ale... Kurwa! Co? Co za paruwa? Nora tytanicznego robala, Ale beka. Idziemy? Dobra. Kurde, ja mówię, czemu ja nie mam surowców, skoro mam? No to po prostu mi statek przejęło. Gdzie jest ta norka? Tam. No na bank się do niej... To jest to? Ciekawe, czy będziemy musieli to rozwalić, nie? Właśnie się stałem trochę okichany. A najpierw może jakieś ogniwo zapisu zrobimy, albo coś. Tak, przejmij, przejmij. Raz.
szykujmy się, nie? Zaczniemy standardowo, żeby jak najszybciej móc przesłać bazę, się nie wygłupiać z jakimiś kapsułami póki co. Naprawdę, minionek, musisz... Wyginaj mi z bazy, Ciulu. Stąd też. Naprawdę. Temperatura się stabilizuje. Tak, wiem. Dlatego sobie zbudowałem domek nad głową. Z robotem w środku. Czy mogę już to przesłać? Teraz. Stacja multinarzędzia utopii. Stacja badań nad multinarzędziem. Przydatna rzecz. PM-a. Nie, cieszy mnie to, bo właśnie ja głównie PM używam. Stacja egzopojazdu, budowy, utopii. Ej, a gdzie jest ta? Co ja mam tu? Nie chcę. Cholera, może chcę, co? Materia i krosnał. Kurde, będę musiał wrócić do bazy po krosnał kablowania. God damn it. Technologia zainstalowana. Tak, wiem. Antymateria. Dobra. Antymaterię możemy w sumie sobie zrobić. Przynajmniej nie będą nam tyłka zawracali tym. Krosna okablowania to ja chyba jeszcze nie umiem robić. Nie wiem nawet, czy można się tego nauczyć. Chyba można, ale... coś. Tu jest multinarzędzia, Ciulu. Boże, ale... Czasem nie ogarniam.
poskacz co jeszcze. Mówiłem wam, niezależnie ile gram w No Man's Sky'a, to cały czas przycisk budowy mi się z przyciskiem skoku pierdzieli. Tak ja też mam nadzieję. Broń. PM pulsacyjny. W sumie to są fajne rzeczy. Celownik nie. Ale coś, kurde, coś chciałem. Tak, wizjer analityczny, właśnie. Nice, możemy od razu to zrobić. Kurde, to wszystko mam w bazie, będziemy musieli się cofnąć po to. Troszkę się obawiam, że coś dużego będą nam tu kazali zabić. A multinarzędzie też mam takie, widzę, trochę z tyłka, nie? Za dużo to ja do niego już tu nie zamontuję. No i co? Ej no. Zdobądź ulepszenie multinarzędzia. Naucz się ulepszenia ze stacji multinarzędzia Utopii. No przecież tak właśnie zrobiłem, nie? Dobrze, nie jojcz. Wyświetla mi się tu coś? Nie. Czego oni mogą ode mnie chcieć? Może eski, co? Trzeba się nauczyć. To jest do... Chyba o to chodziło. Czy krosno kablowania 10. No właśnie, jestem ciekaw, czy... Ej, zestawy naprawcze by mi się do statku przydały, co? Przygotuj syropowate wnętrzności, że co?
Echinokaktus, miąższ kaktusa, dobrze. Szczepczące jaja w okolicy. Rdzenie larwalne. Rdzenie larwalne chyba mam. Też w bazie. Pokonaj wygłodniałe macki w okolicy Norty. O, lolek. Jest to jeszcze ta norka? Gdzie to było? No nie mówcie, że ktoś mi ją zajumał. Najgorsze, że tu się ten strażnik kręci. Zaraz... Kurde, nie rób tak. Dobra. Wypadałoby sobie chyba ulepszyć Pema pulsacyjnego. I to tak na maksa. Na pewno będę chciał też to. Skacza, nie chcę, moździerz paraliżujący, no kurde, jest kuszący, tylko że mam tak cienkie multinarzędzie, że będzie problem z miejscem. Dobra, wywalimy sobie najwyżej niewidzialność. Tego nie używam. Pola siłowego w zasadzie też nie używam. Niech sobie czeka na lepsze czasy w egzopojeździe. Co tu mamy? Lolek, możesz... Pomyliłem go z ptakiem. No hej, no. Trybni. Nice. Nie wiem, czy to jest... Za skałą będzie, dobra. Niech sobie żyje. Urządzenia maskującego na razie też nie będziemy używać. To jest podejrzane ulepszenie systemu. Ale do czego on jest? Chyba go zamontujemy póki co. 10.33, no szału to nie robi. Lepiej będzie eskę założyć. Osobisty, aha, dobra. Osobistego rafinatora nie chcemy. Dwa ulepszenia do błyskacza. A czemu one są na... Do PM-a, przepraszam.
symulator terenu możemy wywalić gdzieś tutaj. Lepiej zarzucimy tutaj. Aha, dobrze, nic z tego nie mam. Dobra, to tu przytniemy. Ja sobie skoczę do bazy na szybko. Ogarnę. Co ogarnę? Ogarnę ulepszenia i widzimy się za chwilę. No dobrze, jesteśmy z powrotem. Co teraz? Musimy odnaleźć Mioszka Ktusa, Norę Robala. W tym czasie troszeczkę rozbudowałem bazę, naprawiłem sobie statek, ulepszyłem multinarzędzie, także zostały nam poszukiwania. Tak przy okazji nie namierzyłem czystym przypadkiem posterunek handlowy. Zobaczymy, czy coś ciekawego tam znajdziemy. Swoją drogą to zabawne. Tyle i ojczyłem o statku. Polecieliśmy i dostaliśmy. Żyć nie umierać, powiedziałbym. Cóż to jest? Hej. Jeżeli byście robili ekspedycję, w mojej czwartej bazie będzie kopalnia miedzi. Jeszcze jej nie ma, ale myślę, że dzisiaj ją ogarnę. Także jakby była wam potrzebna, korzystajcie. Przepadam za eksplorerami, wolałbym jakiś myśliwiec fajny, ale kurde, w porównaniu do tej beczki, co mieliśmy wcześniej, to jest niebo a ziemia, nie? Jeszcze tylko by się jakieś ulepszenie silników przydało trafić. Oczywiście jest bardzo mało prawdopodobne, że na posterunku się nam to uda, ale... Nora Robala. Cholera, chyba znikła. Jest. Spróbujemy najpierw pokaczyć tą Norę Robala, bo sterunek nie zając. A z tymi norkami to bywa różnie. Thank you.
też zaczął nasz przyjaciel walczyć. Co bardzo mi się podoba. Leci stąd w końcu, czy na tym mogę spokojnie sobie powalczyć, bo oczywiście musiał się napadać razem. Że ja tu nigdzie nie widziałem kaktusów.
jakby załatwiliśmy te macki, więc o co chodzi? Nie rozumiem. A zbiegnijmy sobie na to, ale tam Kaktusa znajdziemy. Echinokaktus, no ale kuźwa, nie widziałem nigdzie echinokaktusa. Dobra, mięsistą linę jakąś kurde dostałem. Zobaczę, arkusz. Ej, gdzie jest ta lina? Jest. Tylko musimy namierzyć kaktusa i jakiś opuszczony budynek, żeby robale rozwalić. Węgiel wyglądało, nie? Da się kupić w posterunku handlowym. Jakiegoś tam przybłędę. Stop.
mamy kaktus. Mam nadzieję, że przynajmniej tak. Dobrze, to jeszcze zostało 6 jaj. Nie chcę mieć jakiś opuszczony budynek. Ej, mam, widzę szepczące jaja też. Kurde, wszystko w jednym miejscu się napotoczyło, aż miło, nie? Oczywiście. Będę musiał walczyć i co? I strażnik w pobliżu lata. Cudownie, nie? Jest gdzieś tu jeszcze? Chyba nie. Kuźwa! Teraz będę gonił tą kulkę. No nie wierzę, czajcie to. Tego też mi się nie uda złapać, nie? Dobra, poszukam terenu, trochę bardziej płaskim terenie, bo coś mnie tu trafi zaraz z tym. Gdzieś tu ten posterunek był. Tak, nie.
Zajebiście. Rozłączyło mi sterowanie. Po prostu ich uwielbiam, nie? Trafi, kuźwa. Dobra, do zobaczenia za chwilę. Cześć, witam z powrotem. Chyba udało mi się odzyskać kontrolę. Przynajmniej na to wygląda. Drugi raz mi się to zdarzyło, że rozłączyło mi wszystkie możliwe kontrolery w grze, nie? Naprawdę nie mam cierpliwości do tego. Aczkolwiek w międzyczasie wczytał się patch, więc mam cichą nadzieję, że więcej się to nie powtórzy. Także wracając do tematu. Musimy namierzyć jakiś opuszczony poubijać maszkaronę. Statku, co prawda nie mam skaneru, ale Kolos chyba mam i chyba właśnie z niego sobie skorzystamy. Tylko nie wiem, czy uda mi się go przyzwać bez budowania. Ej, czemu nie mogę wylądować? Czy uda mi się go przyzwać bez... budowania garażu dla niego, czy jak to tam cokolwiek inaczej się nazywa. Aha, dobra, nie trafiłem na lądowisko, spoko. To coś rozdupczone, to jest twoje. Nie, podziękuję, wiesz? Ale możesz mi pokazać, co masz tutaj. Gekomiętka, do czegoś była potrzebna. Aha, do tego hologramu. Gwiezdną bulwę mam, złoto mam. Dobra, chociaż coś. Dzięki, ziomuś. Sprawdźmy, czy uda nam się wezwać. A możemy, no to pięknie. To poproszę. Opuszczony obiekt. Tam.
odpalić, bo statek miałem tu zaparkowany. Mam cichą nadzieję, że teraz będę mógł... O, coś popsułem. Bardzo miałem takie jaja. Co do niej wracałem, to okazywało się, że cała była zakopana, nie? To kawałek wyżyczki wystawał. Swoją drogą to dziwne, że strażnicy się czepiają jak zerwę kwiatek. Ale jak połowę góry zdezintegruję, no spoko, nic się nie dzieje. Bliziutko jest. No ja standardowo gdzieś latałem, szukałem daleko. Wezwać po prostu, postawić komputer bazy i to ogrodzić i wtedy się bawić, ale chyba mi się nie chce. Thank you.
więcej w broju jest, bo wyłażą jeden za drugim. Coś mnie obryzgało. Fart, że nie przyleciał, jak znowu rozruba była, nie? Nazywa.
przetwarzacz. Dobra, dwie blachy, jedna łata. Teraz nektar robiliśmy, tak? A to ja przepraszam, nie wiedziałem. Mam nadzieję, że szybko uda się nam skończyć tą fazę ekspedycji, bo zaraz padnę normalnie twarzą na pysk. Spierdzieliłam. Znaczy standardowo nie doczytałem. A, rdzenie larwalne. Dajcie mi ten cukier. Gdzie ja go mam? Tutaj. We'll be right back.
gotowano obrzydliwe danie. Super. Ej, co jest? Kurde, really? Za każdym razem, jak wsiadam do statku, nie, to nie trzęsie, że będę musiał wszystko restartować. Wiemy, że chodzi o to, nie? Wszystkie muszę wybić. Powybijać. Wyrony strażników.
rozwalamy. Wszystko to jest do rozwalania. Gramy wtedy. Super, tylko... Chciałbym stąd wyjść. Ręce opadają. Padłem między ściany budynku, dobra. Nie pozostało nic innego, jak wczytać save'a. Dobra, to ogarnijmy. Ej, nice. Chyba nice. Nie, jeszcze jest nieoczyszczone. No to zaraz je oczyścimy. Spokojnie.
tarczą, żeby mnie znowu w budynek nie wepchnęli. Niespodzianka. Stacja medyczna, nie? Tutaj była. Naładowana.
tylko że chyba już tu była. W którymś z poprzednich odcinków wam wspominałem, że poleciałem na stację kosmiczną i na górze. Uda mi się zakupić trochę ulepszenia tu. Dupa. Stacja rozchaputana. Historia budowy. Wygłodniałe mac. Kurde, jeszcze cztery. Ale wiecie co? Zrobimy to inaczej. Nie będziemy tam lecieć. Tego poszukamy sobie teleportera i po prostu się przeniesiemy do bazy. Jak ładnie na tko naszej bazy. Wkurzające, że znowu w takim terenie dziwacznym, nie? Nie mówcie, że to był kaktus, nie? Jak kiedyś zawału dostanę, nie? Przez tego robota. Ogarnąć, bo chyba nie mamy tego składnika jeszcze. Jakby trzeba było coś tam. To było złote, dobrze widziałem.
tu jest? Mam żaden spell. Hej, bocik. Jest. Znowu nie trafiłem statkiem na lądowisko, nie? Spoko. Kiedyś mi się uda. Jakieś fajne multinarzędzie by się przydało, bo do tego to ja już dużo nie zmieszczę. O, roboopiek. No dobrze. Z wielkimi bólami i potknięciami, ale przepraszam, udało się ukończyć fazę czwartą. Możliwe, że jeszcze dzisiaj nagram albo jutro fazę piątą. Także dzięki wam za cierpliwość i jeżeli będziecie mieli ochotę, to do zobaczenia w kolejnej części. Trzymajcie się, na razie.